W niedzielę 1 lipca zainaugurowano trzecią edycję Festiwalu Kwiatów w Kłodzkim Parku Miniatur Mini Euroland. W tym roku możemy podziwiać fantazyjne kompozycje utworzone z ponad 70 tysięcy jednorocznych kwiatów. Podczas otwarcia festiwalu nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin, prezentacji lokalnych wystawców i koncertów. Gościem specjalnym był Witold Czuksanow, który tym razem opowiadał o ziołach. To wyjątkowe miejsce na mapie Dolnego Śląska, ubrane w kwiatowe dywany. Możemy podziwiać do końca października. Co roku robimy coraz większą ilość nasadzeń, coraz ładniejsze kompozycje, coraz więcej ludzi jest zaangażowanych w przygotowywanie tego projektu, ponieważ nasi goście wracają tutaj i porównują, jak było w roku poprzednim. Festiwal Kwiatów jest to wydarzenie, które również promuje region, promuje Kłodzko, ale również całą ziemię kłodzką. Przyjeżdża bardzo dużo turystów, przyjeżdżają po to, aby obejrzeć nie tylko sam park, ale również, żeby uczestniczyć w wydarzeniu. Myślę, że jest to jeden z lepszych produktów promujących nasz region w chwili obecnej. Ja myślę, że taką podstawą generalnie w ogrodzie jest bazylia. To jest zioło typowe, sezonowe, takie letnie. Ono jest najlepsze o tej porze roku i do września wszyscy w ogrodzie powinni mieć co najmniej kilka odmian bazylii, bo naprawdę jest to niezwykła roślina i my bazujemy na tej jednej, którą tam taka o dużych liściach, ale są i o drobnych liściach, i cytrynowe bazylie, i kolorowe. No naprawdę tego jest bardzo dużo i one wszystkie między sobą zdecydowanie różnią się smakiem. To nie jest tak, że one są wszystkie takie same. Potem tymianek i czomber, ale czomber górski chyba jednak. Myślę, że te herbaciane później zioła wchodzą. To jest mięta, melisa. Myślę, że werbena cytrynowa teraz zaczyna robić karierę. I proszę Państwa, na ten rok zadanie jest takie. Kupmy jedną sadzonkę szałwi lekarskiej, takiej tej szałwi do płuchania zębów. I spróbujmy rano wstać, iść do ogrodu, zerwać trzy listki i na jeden listek na jedno jajko. Czyli jeżeli z czterech jajecznica, to cztery listki takiej szałwi, pokroić ją drobno, podsmażyć na oliwie i wrzucić te jajeczka. Lepszej jajecznicy letniej nie będzie. Poznaje Pani zioło nasze? Nie udało mi się zgadnąć, bo znam tylko dwa, miętę i bazylię, to co używam w kuchni. Za chwileczkę będzie więcej jest mięta. Bardzo ciekawe dla trzech rodzin.